Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym Słowie na Dobry Dzień. Dzisiaj chciałbym rozważyć słowo, które również zapisane jest w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian, ale w trzecim rozdziale od 10 wersetu, w którym apostoł Paweł pokazuje Koryntianom i uświadamia, że to, co czyni, to, co mówi, to, co robi, robi nie dlatego, że ma takie zdolności, ale dlatego, że został obdarzony łaską Bożą. I 10 wersetu 3 rozdziału 1 listu do Koryntian czytamy takie słowa. Według udzielonej mi przez Boga łaski, jako mądry mistrz budowlany położyłem fundament. Inni na nim budują i niech każdy uważa, jak buduje. Co do fundamentu nikt nie może położyć innego poza tym, który jest, a którym jest Jezus Chrystus. Zobaczcie, że Paweł podkreśla to, że ta mądrość, którą ma, to nie jest mądrość nabyta, ale mądrość, którą otrzymał dzięki Bożej łasce, dzięki temu, że przyjął Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, że żyje pod łaską i prowadzeniem Ducha Świętego. I mówi, że jako mądry mistrz budowlany, mądrość, która pochodzi od Boga, powoduje to, że budujemy we właściwy sposób, na właściwym fundamencie. I taka przestroga dla każdego z nas, abyśmy uważali, jak budujemy. Ktoś kładzie fundament w naszym życiu, ale my jesteśmy odpowiedzialni za to, jak budujemy na tym fundamencie. A tym fundamentem jest Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel. Dlatego życzę Wam dzisiaj, kochani, i sobie też, abyśmy budowali właściwie, abyśmy, korzystając z Bożej łaski, Bożej mądrości, kładli na tym fundamencie, którym Jezus Chrystus, właściwe cegły i właściwą budowlę wznosili, która będzie przynosiła chwałę Bogu. Życzę Wam radości w Panu. Jak Pan Bóg pozwoli, zobaczymy się jutro.